Badanie Accenture Digital Performance Index ocenia dojrzałość cyfrową przedsiębiorstw. Przeprowadziliśmy je w 18 europejskich krajach oraz m.in. również w Chinach, w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii. Po raz pierwszy dodaliśmy również Polskę. Globalnie oceniliśmy ponad 1200 przedsiębiorstw z niemal wszystkich branż. W badaniu analizowaliśmy poziom cyfryzacji przedsiębiorstw w czterech obszarach. Pierwszy to strategia i planowanie, drugi to tworzenie produktów i usług, trzeci to zaangażowanie klientów, sprzedaż oraz obsługa klientów i ostatni to zarządzanie procesami wewnętrznymi. W Polsce według tej metodyki oceniliśmy 17 banków i porównaliśmy ich wyniki z wynikami największych instytucji finansowych w Europie. Z badania po raz pierwszy przeprowadzanego na rynku polskim wynika, że polskie banki są bardziej aktywne i skore do innowacji cyfrowych niż ich europejscy konkurenci. Dotyczy to szczególnie obszaru sprzedaży, a także angażowania klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Przyczynia się to do zwiększenia liczby klientów, a także przekłada na lepsze wyniki finansowe. W trzech z czterech obszarów – sprzedaż, tworzenie oraz zarządzanie – wyniki polskich banków były powyżej średniej banków europejskich, natomiast w kategorii planowanie – poniżej. Oznaczać to może, że jeszcze nie wszystkie banki w Polsce dostrzegają korzyści wynikające z wdrożenia holistycznej strategii cyfrowej, natomiast najbardziej cyfrowe wdrażają ją już od kilku lat. Banki polskie mają wybitne predyspozycje do tego, żeby być najlepszymi, a to dlatego, że sektor jest dość młody. Nie ma naleciałości, które przez lata powstały w innych krajach, zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych. W bardzo wielu przypadkach te organizacyjne naleciałości czy ogromne organizacje powodują, że jest bardzo trudno się zmienić. Cyfryzacja procesów jest tym, co wyróżnia liderów od followerów, czyli tych, którzy powoli nadążają za peletonem. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż wymaga nie tylko zmian w systemach, ale przede wszystkim zmian w myśleniu i organizacji w tych bankach. Jestem jednak przekonany, że sektor będzie się rozwijał nadal równie dynamicznie, także patrzymy spokojnie w przyszłość.